Manką w kolejnym odcinku z Króla Góry. 29 minut, ale myślę, że tym razem tak długo się nie będę gramolił. Pokazuję jej temki. Takie na maga, oczywiście słabe, magowy wisior akurat mocny. Nawet bardzo. Ale na woja lepiej. Bo te klasztorne buty bardziej się przydadzą na wojowników. Też buty berserkera plus 3, ale te klasztorne, one nic nie mają w uniki bonusu, więc bardzo dobre się trafiły. Bronię zdecydowałem, że wezmę buławę i kupię pogromce chmur. Będę pierwszy raz bił tą bronią, no chyba, że o, tu dostałem magmowe jakieś. To jakbym trafił na maga, który bije lodem, no to może by się dało tego użyć. Ale w normalnym przypadku raczej nie ma szans. Zrobię zegar oczywiście. I gemy. Gemy dostałem takie. Z magicznych zrobi się plus 2. Z fizycznych tylko z jednego. Na 1 powstanie. No dobrze, że dostałem taką lipną buławę, bo i tak bym po gromce kupował. A co tu jest? Tutaj wlazło. Ja też się od razu ulepszy. Chociaż tak już mówiłem na ostatnim KG. A właściwie liczyłem nawet. To nie było zbyt wielu magów. Więc o itemki na maga nie ma co się obawiać. Zakładając, że oczywiście nie trafi się mag. Ale znacznie większa szansa jest na wojowników. Tak, na maga. A założę już taki, nawet nie będę ulepszał bardziej. Dobra, to jest na maga. W sumie od razu wezmę pogrące chmur, kupię. Jeszcze tutaj legendki. Reszta jest. Krople, jakby się jakiś mag trafił, no to jedna sztuka zawsze się tam przydać może. I pogląd za chmur. 250 żetonów. Wiem. Mógłbym w sensie też z gubą bić. Ale zdecydowałem, że jednak pogrące. Bo tę broń pierwszy raz będę używał. Więc o to chodzi. O, nawet plus 2 się trafiło. To ja jeszcze ulepszę na plus 3. I bonus szybkość. Jeszcze lepiej. I troszkę do ataku. Lepiej. A, jeszcze zdolności. Rykowny cios. Bomba many. Defensywne natarcie. Podwójny drenaż jest. Pewny cios. Krytyczny cios. No to dużo zdolności jest do dobijania przeciwnika. Bomby many akurat nie lubię. Ale to się trafiło, to już nie mam wyjścia. I jeszcze na wojownika. Jeszcze 31 defa. No, ujdzie jakoś tam. To samo zdolności. Kryształową zbroję ulepszę. Najpierw na plus 1. I potem drugą na plus 2. Coś takiego powstało. To samo wilczy hełm ulepszę. No. Tak niezbyt dobrze bonus wlazł. A, w ogóle jeszcze jedną rzecz zapomniałem pokazać. Widzicie tego przeciwnika.
On wysłał. Jakie dostał potężne itemy dzisiaj? Hełm plus 5, zbroja plus 8, buty plus 7 i wisior plus 4. To przeciwnika to trzeba omijać na kilometr. Chociaż z drugiej strony on bije toporem, a też właśnie wziąłem buławę, bo możliwe, że będzie znowu dużo osób toporem biło, no to buława będzie dużo nawalać. Ja sam też będę dużo dostawał. I okej, okay, jeżeli chodzi o gemy, jakie by tu się przydało dokupić, to albo mógłbym w sumie kupić gemę ataku, albo może jednak wezmę dwa gemy szczęścia do pogonących mur, żeby te krytyczki częściej tu nakładać. Gemy szczęścia. I 274 szczęścia. No to myślę, że całkiem fajne szczęście mam. A, w ogóle namaga to na nie mam zbroi. Żadnej pożytecznej. A to każda namaga to też będę musiał omijać. Daleko jak się da. Chyba profile przygotowane. Jeszcze mogę tutaj dokupić zdolność specjalną jakąś. I one tak zrobię. Ale. A, celność mam słabiutką. Tam będę coś chybiał czasem. Zależy jaki przeciwnik. Ale mógłbym dokupić rozpłatanie albo uwiąd. No, te zdolności najbardziej się opłaca kupować, moim zdaniem. A ewentualnie postawa bojowa i przepływ sił też są spoko. Bo postawa bojowa to jest taka alternatywa za bryzę, więc też by się mogła przydać. Za to przypływ sił, decyzja, pomyślność. No, z drugiej strony, ta buława za krytykami status może nałożyć. A rozpłatanie daje krwawienie zawsze. To jest dobra, wziąłem uwiąd. Mam nadzieję, że się przyda. Nie no, uwiąd się zwykle przydaje zawsze. Ako, że zdolności to no klątwę krwi w sumie tu mam. To w takim razie walę. Pewny cios wywalę. Chyba, że będę grał na jakiegoś lakera. I dobra, nie sprawdzę już kto jest w sektorze. Jakiegoś wojownika chcemy łapać. Na przykład. O, i tacie na przykład bym złapał. Za to, że on chce mnie łapać. Ale no niestety i tak nie zdążyłem. Kamilo tu został. Dumanji. Tutaj. Zobaczę szybko. Chociaż nie zobaczę, bo nie mam postaci na widowni. To nie, to jednak nie zobaczę teraz. No, oni się zaatakowali. Bo też żołnierza nie chcę mieć. Bo nie mam defa na żołnierza. Mógłbym tu co, nawet nie mam
Co zmieni, żeby defa mieć? To oby ktoś był na lewo i oby to też nie był mag. Ale z dwojga złego to już chyba nawet mag lepszy niż żołnierz. Biorąc pod uwagę... O nie! Tylko nie ten przeciwnik. To najgorzej. Kogokolwiek chciałem, tylko niego. Ale... Może uda mi się go zabić krytykiem. Ale z drugiej strony on ma defa bardzo dużo. Jeszcze raz wam pokażę, jakie on ma itemy. Takie. Ma hełm. I zbroje mocne. Zakładając, że ja tu mam 240 prawie, a mam tylko zbroję. A on ma jeszcze i hełm, i zbroję. To ma pewnie 260 defa. No, albo więcej. No i z 270, 280 prawdopodobnie. Zależy, ile tam w statystykach ma. Łohoho, jeszcze to obrażenia. No cóż. To daje drenaż na start. Już ma podwójny ruch. O, mam natarcie. A też mu dużo bije. Dam klątwę. Żeby sobie coś HP uleczyć. Dobra, plus jest taki, że mu zejdzie refleks. Ja biję zwykłym atakiem, to może walnę kryta i dostanę jakiś status. Ale jako, że on też ma dużo szczęścia, to raczej tych krytyków za dużo nie będę miał. Dam sobie też regenerację. Chociaż w sumie mogłem bić, bo precyzja, no ale... Ryzykowny, chybił. Dobra, jest git. Też chybiłem. Zniósł git. Uhuhu. No to on ma HP atak. Dobra, leci klątwa krwi. No, akurat z krytyczkiem. To dostałbym status jakiś. O, jakbym miał manę, ale niestety nie mam. On mi bije 1720 HP atakiem. O, da mówią, może. Może trafię. No, niestety. Tam jeszcze klątwę. I on będzie miał i zatrucie, i krwawienie. Teraz jest przygwożdżony. Bije. Dużo mikstur na tym straci. O, nie ma podwójnych ruchów. Coś ty... Dziwne na razie. A, chybiłem. A najgorzej, że jak on chybi. O, albo jak zrobi coś takiego. Dobra, mam manę na natarcie. Zużyję. Co jest?
Nie, mulaczę się, bo jakby zawalił HP atakiem krytyka i potem dobił drugim. Uhuhu. Chyba jestem martwy. A właściwie to... Tak, to jestem martwy, bo... Musiałby chybić, a on ma precyzję, to teraz wali HP atak. Albo zrobi coś takiego. No i niestety. Wszystko wina tego krytyka i spowolnienia. A ja nie miałem jak się wybronić już. Miksa akurat nie miałem nic na rzeczy, bo tu były duże obrażenia. Dobra, ale w takim razie wezmę miksturę szybkości. Na taką gównianą sytuację teraz by się przydała. Ale w normalnym przypadku się tych mikstur nie kupuje. Bo szkoda żetonów. X Mistrz X przegrał, ten co miał wygrać KG. Zobaczmy tę walkę. A, jak on dostawał na barierze, tyle co Venom bez bariery, to bez sensu taka walka. Okej, pójdę na widownię. Bo jeszcze jakieś tam walki trwają. Tylko jak teraz odpadnę w drugiej rundzie, a nawet i trzeciej, to się wkurzę i wychodzę z gry. Warford i Souliska, zobaczmy. 270 defa miał. No, czyli tak jak szacowałem. Że tak jak też mówiłem, opłaca się bić buławą. Ale z drugiej strony sam też dużo obrażeń dostawałem. O, tu jest walka o dwóch magów. Jak to dobrze, że magowie sami się eliminują. A, i widzę, że Souliska bije lodem. To mógłbym magmową buławę brać, ale nie ma sensu. Mając pogromcę chmur. Okej, zobaczmy tutaj na przykład. Smurfik. Bije rękawicami. A Karyolus oczywiście rozjemcą. Chyba nie. Leci trucizna z krytykiem. W sumie skończył się podwójny ruch, ale i tak trucizna wystarczy, że wlazła. Zaraz będzie autowalka, to szybko zobaczmy tutaj na przykład Jumanji i Camillo. Bo mogłem ich bić, to bym miał łatwiejszych przeciwników, bo ten Jumanji kajcami bije. Natomiast Camillo, w sumie auto pójdzie, więc pewnie nałoży jakiś status.
A Camillo bije. Zaraz zobaczymy. Mieczem. I Chuanji wygrywała na podwójnym ruchu. Sobie dobija runkami. A tu się walki skończyły już. A nie ma co oglądać. Ta się udam od razu do poczekalni. A albo jeszcze przy okazji można zobaczyć, ile osób dzisiaj, bo chyba dzisiaj coś mało ludzi. 26. A to wyjątkowo mało. Będę... No nie ma się co bać o mikstury, gorzej z życiami. Mam eliksir, którego chyba nie zdążę użyć, zanim odpadnę. 2 minuty zostały, no to jeszcze zdążę na przykład Itachiego zobaczyć tu walkę jakąś. No, to ta walka to nie potrwała za długo. Dobra, to w takim razie na tę walkę to... Jedyne wyjście to... Nie, to nic... To nic nie mógł tu zrobić. Bo nawet jakby dał sobie osłonę, to i tak by został dobity. No chyba, że by miał uwiąd i by trafiło spowolnienie, to też by mogło uratować. On Linek wygrał, ohoho, zobaczmy. Bo on Linek się pytał, ile żetonów trzymać na mikstury. Ja mu napisałem, że bardziej niech się martwi o wygranie walki, a nie o mikstury. I on Linek widzę, że też bije tym toporem. To będę go mógł zaatakować w sumie. Wojry zabiję mieczem. Młatem. Jest runda aktywna. Wejdę, zobaczę, co tu będę miał na środku. Jest Onlinek na środku, dobra, to ja biorę Onlinka. Albo Itachiego, ale nie, sobie walnę Onlinka lepiej. Itachi to nawet nie zdążyliśmy zobaczyć, jakiej broni używa. Xanir, gdzie jest? Xandir, o, też na środku, to nie, to trzeba szybko Linka łapać. Oczywiście jeszcze mając nadzieję, że on nie ma odbicia ani innych takich rzeczy, bo on lubi takie syfy używać. Chyba Oninek i Pach. I oczywiście... O, X-Mistrz, dobra, ten też tu jest. Jeszcze raz, czym on bije? A, on mieczem bił. On bił mieczem, on... On też używa... Odbicie... I inne takie syfy. Jako, że on może to... Gówniane odbicie używać, to ja tu wezmę jednak obronę magiczną do bezpieczeństwa. I jedziemy z tą walką. Ma barierę na start.
Teraz zrobię tak, dam bombę many i dam potem podwójny drenaż. I sobie całą manę powinienem odnowić. A na pewno większość. O, dam uwiąt, który chybił spowolnienie, ale trafił zatrucie i krwawienie. I co na to X-Mistrz? Zrobi coś takiego, to może go zabije. Mam tutaj jakiś... Nawet nie musiałem niczym dobijać, bo zwykłym atakiem wystarczyło. Tutaj Dark widzę, że też szybko skończył walkę. To zobaczmy ją. Enedurabe też była bombija. Dark bije rękawicami. Możliwe, że ma odbicie. Czyli został dobity runami. A w pierwszej walce zabił Kocura. A to są pewnie liczne rękawice. Jeżeli nie artefakt, no to tylko to zostaje. O, zobaczmy Xandira walkę. Nad Smurfikiem się znęca. Jakby teraz... O. Mógłby zabić HP atakiem z krytykiem, ale jakby miał teraz normalizację, to by wszystkie te statusy poszły. Nie mógł dobić, bo zależałoby, czy krytyka by trafił HP atakiem. Ale... Możliwe, że ta. Bomba many. Chybił. To... Klątwą. Ciekawe, czy się... Nabierze na status bomby, ale jednak nie. Chyba, że teraz. Nie, jednak zwróci uwagę. Smurfik leczy sobie HP. Pasywał mu tych rękawic. No ale ciekawa sprawa, że Smurfik tak mało obrażeń dostaje, on ma bardzo dużo defa w takim razie. Ładowanie. A, poszło auto. To Xandir będzie miał teraz ułatwioną sprawę. Bo Smurfing sobie wytraci statusy, zdolności też. Ale...
właśnie. Jakby teraz Smartwig dał czysty cios i Xadir się wtedy nie uleczył, to mógłby zginąć nawet. Gdyby był krytyk, ale raczej tak by nie było. No, ale i tak są potężne obrażenia. Dobra, jeszcze do tego dubla poczekamy i potem przełączam walkę. Żeby nie była ta sama. No, ale oceniając, to raczej wygra Xadir. Bo Smurfikowi auto zmarnowało kilka tur. Skończyła się mobilizacja. Klątwa krwi. Zakrwawienia też może być. Ale lepiej w sumie wyszłoby zwykłym atakiem, bo by dostał przyspieszenie za to. Dobra, już tej walki nie oglądamy. Tu zobaczmy. Infinitium i Kocur. Ja za chwilę wrócę. Dobra, już. Infinitium bije mieczem. Kocur też mieczem. A, i przegrał przez to wybienie, bo stracił HP. Chociaż nie wiem, czy gdyby nie stracił, to czy by przeżył, bo o, i Itachi zobaczmy. Też miecz. To można go bić w sumie. A, w ogóle szybki konkursik do wygrania 50k golda. Napiszcie w komentarzu waszą ulubioną broń na KG. I ja wylosuję jedną osobę z komentarzy. A, i też uwaga, bo czasem się komentarze na YouTube je kasują same. Czy tam nie wyświetlają nawet. Nie wiadomo czemu. Więc jeżeli by się coś takiego stało, to wyślijcie jeszcze raz komentarz. I też upewnijcie się, że on na pewno został wysłany. Że potem nikt nie myślał, że ja specjalnie kasuję. Wychodzi na to, że Gwardia ma tu przewagę. To zobaczmy Morforda i Bucket Boya. Tutaj też obydwaj zawodnicy lubią na odbicie grać. Uwiąd. Spalnienie idealnie trafiło. No. Ja myślałem, że dłużej tej bariery było, ale jednak nie. Antidotum. A, jeszcze zobaczmy, ile Wolford zadaje obrażeń.
700 na zwykłym atakiem, bo potęga bije bez atrybutu, więc chyba spowolnienie. Co, to już tu nie ma więcej walk. To nie, to jednak oglądałem do końca. Wolford bez many. Oninek. Przegrał z Venomem. Potem zobaczymy tę walkę. Rozpatanie. Spolnienie trafiło. Wiatr! Czyżby miał nie to zaklęcie i bił ziemią? Ale i tak by to przegrał. Bo tu został dobity na podwójnym ruchu. Zobaczmy też analizę. Też! A miksy... Co? Czemu tu miksturki 5 nie zostaje zużyte w tej walce? Sandir wygrał. Tak myślałem. Denon przegrał z kimś. Zobaczmy. Z solistką. Nielubiana profesja wygrała. Jeżeli chodzi o mikstury, to... Osąd to mogę marnować ile chcę. Co do nówek, tutaj bym musiał bardziej oszczędnie, ale jako że jedno życie, to nie ma co oszczędzać. Tej walki Onlinka nie zdążę zobaczyć już, ale można zobaczyć analizę. I miał tu jeszcze mikstur 5. Krytykiem został zabity. Wchodzę. Mam miksturę szybkości. Na nieoczekiwaną sytuację jak wtedy. Z tym spowolnieniem. A ja jakbym dostał z krytyka przyspieszenie, nałożył spowolnienie, to... Też bym tak samo zrobić mógł. Tylko tą bronią dużo trudniej. Nie popatrzyłem, kto jest w sektorze, ale zobaczymy. Na szybko. O, Xandir znowu, nie. Jest Xandir i jest tutaj... Pasterz, Jumanji, Ariolus, tu jest Deno. To ja... Ja mam bije Jumanjiego. Który może mieć odbicie. Ma on odbicie. Co on tutaj ma za zdolności? Normalizację ma. Co jest? No spłata nie ma. I czysty cios ma, klątwę krwi, wypad i rozpatanie.
To oby nie miał tego odbicia. Zaczynam. Od razu leci zwykły atak. Mało, mało bardzo. Jest krytyk i dostałem przyspieszenie. Ale chyba nie będę miał podwójnego ruchu. O, jakbym trafił teraz? Spolnie, nie? To. Tysiąc czterysta. Nie, to za mało. Adam regenerację. Tak, on będzie chciał dać normalizację. Tego nie było w planie. Co? Podwójny ruch? Oj, oj, oj. Leci podwójny drenaż. I defensywne natarcie. Jakbym dał osłonę, to by mnie znormalizował. Teraz mu się nie opłaca. Raz okrwawienie. Co? No nie, to nie ryzykuję. Ale może krytyczkiem bym go zabił. O, jako że się mój beznadziejny program do nagrywania zawiesił. To była chwila pauzy. Ale chyba nie przepadł tamten nagrywany fragment. Ojej, uleczę się. Nie powinien mnie zabić. Tym bardziej, że mu bomba zabrałem tę. Jeszcze raz leci bomba many. Czas ciszy. Jest krytyczek i dostałem barierę.
Ja mu bomba MP zabierze. No, chybiłem. Czy on ładował manę? Ta zładował. To jest czas bomba many. Wypad. To leci na tarcie. Będzie miał podwójny. Rada mówiąc. Jest. Jeżeli on sobie zdejmie zatrucie, to ja go próbuję dobić krytycznym ciosem. I dobiłem. Jest krytyczny cios, super zdolność do dobijania. Strat nie poniosłem aż tak dużych, ale straciłem onówki. Natomiast co do reszty, no to nie. Zegar w następnej rundzie. To tymczasem zobaczmy walkę Xandira z Denolem. On ma Mjolnir? Wow! Też się nad Mjolnirem zastanawiałem, ale do Mjolnira najlepiej mieć krasnoludzki sygnet. Z bonusem w celność. To samo klasztorny kaptur też by się przydał. Nie, za to potężne obrażenia. No, wychodzi, że tu znowu sytuacja nie do przeżycia. To jeszcze jakieś azekami, zobaczmy. Jedenaście sekund do auto. A i przypomni nam o pisaniu komentarza z waszą ulubioną bronią na KG. On linek przegrał. Ale jeszcze tutaj teatrka się nie dokończyć. Azekami przegrał. A on inak coś ze skryptem nie tak. Więc zobaczmy analizę. Na podwójnym ruchu został dobity runami. Więc czy to wina skryptu, to chyba niekoniecznie w tym przypadku.
bo on nie miał już do leczenia mikstur 4. Chyba, że mógł piątką się uleczyć. To w takim razie tak, wina skryptu. Był Shadow. Wesoł Liskowy grał. Ładowanie ma. W sumie można by zbuffować po grocie chmur, że mógłby trafić status negatywny jeszcze na przeciwnika za krytyka, ale wtedy to byłby zbyt potężny. Czwarta runda, czyżby już drugie piętro, jako że mało osób. Wszystko jest na pewno. A nie, tutaj nie ma jednej rzeczy. Teraz jest wszystko. I jest drugie piętro. Mogę pokazać, kogo tu mam. Oczywiście Xandir. No to zobaczymy, kto mnie zaatakuje. Bo mogę bić... Może... A, nie zdążyłem. Makaro mnie zaatakował. Uhuhu. To jest ten, co zaczyna z przyspieszeniem. Może nie będę miał takiej równo sytuacji jak Itachi. Ten mi da rozpatania, potem zabija po prostu na podwójnym ruchu. A co ja mam refleks, więc... rozpatanie mniejsze obrażenia zada. A, nie ma od razu podwójnego. No to chociaż tyle. Dałem swoją bombę many. Jako, że on ma teraz zwiększone HP. Dał rozpatanie mi na refleksję. Jednak. Chyba mu zejdzie to przyspieszenie.
A, zaś mu. Ja tu w sumie... A, walnę... prąd, a? No, na tego przeciwnika to będę miał pewnie malutko krytyków. Okej, bił. Ajajaj, szkoda, że się uleczył krytem za tyle. Bo teraz bym go mógł zabić. A mówiąc, no niestety nie mam podwójnego ruchu. O, dostałem pomyślność. Oby się nie uleczył, a niestety leci bomba. On pewnie da rozpłatanie. A, przepływ sił dał. Ja chybiłem. No, w sumie mogłem poczekać z tym. Rozpłatanie trafiło mnie. Dam regenerację. Dobrze, że nie będzie miał podwójnego ruchu. Chybiłem, ale miał pomyślność. Z tym przeciwnikiem też nienawidzę walczyć. Bo on ma szczęścia bardzo dużo. I głównie w tym problem. A dawał manę, to ja bombę. A, refleks jeszcze ma. To niedobry przeciwnik. W teorii mam przewagę obrażeń, ale... też nie wiadomo, czy nagle nie wali mi jakiegoś krytyka mocnego. Raku. Cool.
Leci runka jeszcze raz. Rozpatanie. Dobra, ja teraz używam ostatnie Oddo. Mam jeszcze eliksir. Też nie zawaham się użyć. Chyba nie. Znowu, no ale straci na to dwie tury refleksu. No i oczywiście klątwę jeszcze użyję. On raczej nie ma normalizacji. Klątwa. Refleks, no wkurza mnie z tym refleksem. O, fajnie. Eliksir poszedł. Przepływ sił. Podwójny ruch zaraz ma, a ja dam eliksir. I walka się skończy na auto. Może zdążę uwiąd dać. I wygrałem. Warto było eliksir zmarnować. Chybił. Możliwe, że grałem dzięki tym chybieniom. Ile było strat? Miałem jednego miksa 5. No to tak. Ledwo, ale jednak wygrałem. A
dokupia miksturę regeneracji. Na odnówki sobie nie mogę pozwolić. No chyba, że na jedną. Ale jeszcze się wstrzymam. Dwie mikstury regeneracji. Przydatniejsze niż jedna odnówka. Zakładając, że bym wygrał teraz. Z tych przeciwników to Hareusa chcę bić tylko najwyżej. Bo on bije tym toporem. A buławą to będę mu dużo zadawał obrażeń. Przy okazji on mi też. Ale dwie rabę. Teraz przegrał z Darkiem. Jeżeli przegram teraz, to możliwe, że przez to, że tej odnówki nie kupiłem. W sumie zobaczmy tę walkę, o ile zdążę. Albo inaczej, czy to było odbicie? Czy to... A nie! Uuu, 2K czystym ciosem na podwójnym ruchu zabił. I dać mi tu Hareus. O, oczywiście nie da rady. A tu zastali Enedurabę i Makarow. Makarow będzie chciał zemstę dokonać. I najgorsze jest to, że teraz może mu się udać. Bo ja tu nic za bardzo nie zmienię w profilu. Ewentualnie Enedurabę, który też buławą bije, to na niego mógłbym ten czysty cios założyć. A pewny cios mam w sumie. Jakbym Makarowa znowu dostał. Ale Enedurabę mnie zaatakował. W takim razie biorę czysty cios zamiast tego na przykład. Szkoda, że te gemy speeda nie są dwójki. Ale próbujemy. Ma barierę, to leci bomba. Może walnę też krytyczka. Ale ubiję 1000 na barierze. A on mi 1000 bez. Dwa dowanie walnął.
Ja dam regenerację. Paralizator. Hebił. Ładnie to. No to natarcie. Bomba. Takie o. A on ma uwiąt. Nie no. To faktycznie może o. Ale... Ja i tak dam teraz osłonę, on mi... Aż tak dużo nie bije chyba. Tak, on mi nie bije za dużo. Na razie zwykłe miksturki. Leć jedna kontra. A, bo on ma tę buławę. Czyli buława paniki. Jeszcze raz? No to mówię, może trafię. Chybiłem. I to wszystko chybiłem. Znowu. Na szczęście spolnie nie chybiło. O, a teraz jest niebezpieczna sytuacja, żeby zatrucie zdejmować. Że ja jeszcze muszę tą nubkę zmarnować, bo nie mam wyjścia. Leci klątwa na... A, chybiłem. Mi się nie podoba. Może jakiś krytyk? To... O, precyzja. No to bije. Bo precyzja. Nawet klątwę mogłem walnąć. A, on sobie dał to. To ja sobie dam to.
Ja bym teraz nie chybił, bo się wkurzę. Serio, paralizator. Zapomniałem, że on to ma. Teraz sobie dał słowo na jej nici z planu. A trudno. A, jeszcze mam czyste ciosy. Zapomniałem nawet do nich. Tak, manu, nie miałem. Cała regeneracja. Gorzej, że... Żniam... Mikstur trójek i czwórek. Nie, chybiło spalnienie. No ale i tak, osłona poleci. Ostatnio. Bomba w takim razie. Chyba to przegram, bo za bardzo mu się przypadł, co? Pomimo przewagi obrażeń, którą mam. To mogę od razu te czyste, szkoda, że zapomniałem o nich. Pewne ciosy mogę też brać. Skończy się na auto. A, to długo to nie potrwało. To myślę, że on miał więcej tych mikstur. Na lekowy? Tak by mnie nie zabił lekowym bez przesady, bo... Miałem dużo szczęścia. I tak. Dokupię teraz te dwie regenki.
A, tu mi już nie starczy, no. Te miksturki. Zegar. Na zegar też nie zdążę. Żetonów 30. A bym chciał ulepszyć... Kalny, to ile by to kosztowało? 80. To nie, to jedyna możliwość to albo kupić jedną regentkę, albo kupić... Runkę. I chyba kupię runę. Dobra, kupuję tę runę. Wystarczy mi na jeszcze jedną runę. A to potem, jak teraz zużyję. Jeszcze najgorzej, że tu Soliska jeszcze żyje, a to jest mag. Wszyscy mają wywalone na magów. Bo zwykle magowie odpadają. A, na tego za to mogę założyć magmową buławę. Też. Lurma na minusie. Aż zobaczę to. Jakbym wziął... A, mogę... Kurde, czemu żebym wcześniej się nie zorientował, to buławy ulepszył. Ale mam z magmowego wisiorka trochę ognia. A z tej buławy też 8 ognia. To mogę tą buławą spokojnie nawalać. Tego maga. Chyba tak zrobiasz. Lub poczekam, aż sami zaatakują. Czy bił Venom? On chyba włócznią. Włócznia. Mogę próbować Xandira, który przyfarcił poprzednim razem bardzo. O, tu bym wziął za to teraz pewny cios na przykład. Jakbym miał chybić. W takim razie może zostać na Xandirze. Dobra, próbuję to Xandira. No on ma jeszcze życie, ale... Jego mogę dobić na podwójnym ruchu łatwo. A Venoma już niezbyt. O, jakbym wziął te buty jeszcze, a nie, bo w sumie za wiele więcej szybkości one mi nie dadzą. Ale dadzą odporność na spowolnienie. Że mikstry nie ma. Trzeba, dostałem regenerację na jedną turę. To bezużyteczne. Myślę, że to więcej by dało tur.
To nie jest do końca tak bez sensu, bo mogę zrobić coś takiego. I teraz... O. Co tak mało? Było 1500 wcześniej. Co za kurde farciarz, jakbym wiedział, to mobilizację dawał. To bo już napiszę, że poddał. Znowu bezużyteczna regeneracja. A nie, może zabić krytykiem. Co? Czemu on ma ten podwójny ruch? To padał w takim razie, walnie krytykę teraz. Ja pierdolę, no. No i zjebałem, jakbym wiedział, tę mobilizację dał. Akurat miałem jeszcze jedną wtedy. No a trudno, zobaczmy już tę wiadomą walkę. To już widzę, że raczej końcówka walki. 1400 krytykiem, no to słaby żołnierz mi się trafił. Ja pierdolę. Jakbym dał sobie mobilizację, ten go zabił, no. Co za jebany farciarz. Bo gadał, że ma miksa tu. Co to się tak szybko skończyło?
Walka na Shadowa. A tu nie zła babcia, obrażeń jeszcze spowolnienie ciągle. A akurat chybiło. Aha, to niezły farcik. Nawet zobaczmy. 3-3-3. A nie. Makarow ma 2. Venom. Przegra z Infinitium. Nigdy za tej mobilizacji nie daruję. Chociaż... Teraz nie sprawdzę, ale wtedy miałem jeszcze mikstury na jedną walkę pełną. Chyba, bez odnówek i regen. No, wychodzi, że... Ma 2 życia. Również, że miał 2 razy. Tutaj stracił dużo mikstur. Chwila przerwy, czekamy do kolejnej. Jak jedno. Nie, jednego, on ma 2. A nie, dobra, przecież ja go zabiłem. Tak ma jedno, to tym bardziej. Może przegrać i potem ma finał. Dobra, jest już 7 runda.
No, oni się złapali. Xanir będzie miał żołnierza. No i ma dwa życia, więc może się wywalić na żołnierzu, bo teraz i tak finał potem będzie. Dobra, jak się zaczęło, zobaczmy. Już Makaro ma podwójny ruch. O, chybi uwiąd. Ale obydwaj mają włócznie, trzeba go nie dobijaj tak. No, nie dobiję. Teraz Venom ma podwójny ruch. Tutaj wlazła trucizna. A na takie HP to dużo zabierze. Chyba już nie ma mikstur. Z takiego miksa dał słabego. Uwiąd, ze spowolnieniem tylko. A, odno 4 poszło. Coś tu jeszcze ma. I karakol, a podwójny w sumie. Drenaż. Makaro może jeszcze chcieć próbować szczęśliwym ciosem dobić. A ty nie wiem, czy będzie miał do tego okazję. Regeneracja.
No i przepływ sił. A tutaj Krakow, więc. Obydwa mają mocne zdolności. Tu są tylko dwa miksy 5. Ja na dosłon. Ty chyba już nie gra. Chociaż tutaj Venom. Bakarow wybił. A Venom chyba jeszcze. Też wybił. Makarow eliksir? Takim defem to.
No, pół minuty do auto, więc... Jednak Makaro chyba przegrywa. Tak, przegrał. Już nie mam mikstur. Natomiast Venom można sprawdzić jego walki. Tu stracił wszystko. Tu. O. Nic nie stracił. Infinitium. Też nic nie stracił. I on linek. O, tutaj tu dużo stracił. Jeszcze X, Mistrz X. Raczej no tutaj za wiele nie mógł stracić. Mało osób na widowni, jak zawsze. A on ma tylko 2 miksy 5. Ale Max Sandin znowu wygrywa. Prawie 100 osób online, czyli bardzo mało. Sandir to prawdopodobnie może wygrać, a zobaczmy. Ma podwójny ruch, tak szybko.
A i tak krakol poleciał. Przepływ sił. Wow. Leczenie 3 od razu. I wypad. I. Oho. To szybko sobie to wygrał. Anterion ciota wygrała, Naro. No, tego się nie spodziewałem, że tak łatwo sobie wygra. Zwycięzcą w 351 edycji Gra Góry został Xandir. Liderem cyklu również. Andil, pozdro. No to do zobaczenia na następnym odcinku z KG.